Znajdujemy się właśnie przed nowo otwartym fanshopem w galerii Kupur Marena, gdzie czekamy na wyjątkowego klienta. Kibic, który jako 1946 osoba zrobi dziś zakupy, otrzyma od nas miłą niespodziankę. Tą niespodziankę wręcz wyjątkowy gość, bo dyrektor sportowy Zagłębia, Michał Żywłak. Mamy tutaj prezent dla 1946 klienta naszego nowo otwartego sklepu. Czekam na niego, będziemy musieli zaraz pójść i schować się, żeby wręczyć temu szczęśliwemu i wyjątkowemu kibicowi klientowi małą niespodziankę. Przepraszam, mam pytanko. Tak. Pytanko. O, dzień dobry. Znam. Dzisiaj akurat tak się złożyło, że licząc po kolei od pierwszego, ty jesteś 1946 klientem tego nowo otwartego sklepu i z tego powodu też. Nie wiem, czy to trochę szczęścia, czy dużo lojalności w twojej postawie kibicowania Zagłębiu. Mamy dla ciebie prezent. Chcielibyśmy w ten sposób 1946 kibica wynagrodzić, uhonorować i dodać jeszcze więcej sympatii, jeśli chodzi o Zagłębie. Mam nadzieję, że w piątek zobaczymy cię na stadionie. A to taki mały skromny podarunek. Dziękuję bardzo. Za to, że jesteś z nami. Dziękuję bardzo. Kurczę, super, nie spodziewałem się. Klub wychodzi do kibiców. Sprawia, że to nie jest tylko chodzenie na mecze, ale to też jest utożsamienie się z klubem. Takie niespodzianki dla kibiców. Niby nic, ale dają dużo, nie wiem, takiej sympatii.